Oi, oi, oi. Pierwsza mafiara. Sorka bardzo, że zrobiłem restreama. Halo, halo? Słychać mnie w ogóle? Widać mnie? No tu nie wiem. Coś dziwnego jest. O, nie, no jest na żywo. Nie wiem, co się dzieje, chyba coś YouTube pada. Bo u mnie nie ma w ogóle... Nie wiem dlaczego, u mnie nie ma live'a pokazanego. Nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia. Ale u was jest wszystko w porządku, tak? Widać wszystko i w ogóle, czy... Możecie mi napisać, to na szybko spojrzę. Bo u mnie w ogóle pisze, że nie ma live'a. Szybko tutaj spojrzę, przepraszam, że... Przez PlayStation. Nie wiem, u mnie to nie działa. Nie wiem dlaczego. I smolny... Czasem 1.37 na łetach. Maniki oczywiście to poprawił. Tak. No i tak jak wspominałem, przepraszam, że zrobiłem restreama. Coś, nie wiem, nie działało. Jesteśmy na torze Circuit de Barcelona. Przepraszam. Circuit de Barcelona Katalonia, tak. który się składa łącznie z 16 zakrętów i tutaj przejeżdżamy z Leko w zakręcie 7 i 8, który wczoraj w lidze F3 okazał się zabójczy. Zobaczymy w lidze F2, jeszcze jest mokro, więc może się naprawdę dziać. No tor legendarny, oczywiście od 1914 roku chyba tutaj odbywają się wyścigi. Nie, przepraszam, 89. Tutaj inwestycja została sfinansowana. A od 1991 roku pierwszy wyścig. Nie wiem, czemu mi 1914 wpadł do głowy. W ogóle. No najbardziej ten tor lubią pewnie kibice Ferrari. Oj, Dawid tutaj na chwilę sobie przerwę monolog. Dawid wleciał nam z czasem 1.33. Najwięcej pewnie fanów tego toru jest fanów właśnie teamu Ferrari. Dlatego, że 6 razy tutaj na pole position stawał Michael Schumacher. 3 razy Mika Hakkinen, tak samo jak Lewis Hamilton, a dwa razy takie nazwiska jak Mansell, Raikkonen czy Fernando Alonso. W 2013 roku Fernando Alonso w Ferrari, no i w 2006 w teamie Renault. Oczywiście były takie wielkie nazwiska jak na przykład, tak jak wymieniałem, Mansell, który wygrał pierwszy Grand Prix Hiszpanii. No ale to było już bardzo, bardzo dawno. On pojedziemy sobie z Patrykiem, który zaczyna swoje okrążenie. Nie wiem, tutaj, aha, tutaj zniknie. No i tak, na dzisiejszy wyścig tak naprawdę przygotowałem sobie wszystko. Prowadzi jak na razie Dawid. Ma 76 punktów. Za nim jest Trollface. Różnica 31 punktów. Czyli Trollface ma 45 punktów. Za nim o 7 punktów mniej
jest na pozycji trzeciej Jointex, czyli Jointex będzie się starał. Zobaczymy, czy jest Jointex w ogóle. Nie wiem, może zmienił nick, bo nie mogę go coś tutaj znaleźć. A nie, jest na drugiej pozycji, no tak. A my jechaliśmy z Patrykiem. Nie, Patryk nie podprawi pewnie swojego czasu. Na czwartej pozycji w klasyfikacji kierowców Tomasz Arkadiusz i na piątej pozycji i Smolny, więc tak nasza piątka się ustawia w klasyfikacji kierowców. A na dzisiaj rezerwowi weszli, oczywiście w ruch, Trollface. Trollface niestety nie mógł pojechać w wyścigu. Arkadiusz zmienił nazwę, jest to CPL Stefan właśnie, czyli Arkadiusz nam odpadł z kwalifikacji. Siwy jedzie w Red Bullu i chyba to by było na tyle. Większość kierowców zmieniła niki, więc nie wiem, kto jest kto, ale postaram się jakoś do tego przystosować. F1 Miłosz, ja nie będę jechać, bo mam popsute pedały, więc jak chcesz, to Mercedes zapraszam. Jaka pogodynka na wyścig? Właśnie nie wiem, więc w komentarzach możecie napisać, jak tam z pogodą na wyścig. Patryk, no na trzeciej pozycji Patryk, jest to chyba jego bodajże drugi wyścig z tego co pamiętam, więc naprawdę dobry wynik kierowcy Renault. I Smolny już nam nie jedzie w kwalifikacjach. Weźmy sobie z kimś, to może poprawia sektory. Oj. I Matan Dżacha troszeczkę zarzuciło. My sobie poszukamy kogoś, kto jedzie, czy poprawia swój czas. Zobaczymy, czy Dawid poprawia swój czas. To mówię, Miłosz, spróbuj się za mnie wcisnąć, bo ja niestety nie mam tych pedałów, bo mi się popsuły coś i muszę sobie kupić nowe. Żółta flaga. I chyba kucharz nam odpadł, nie mam pojęcia, kto tam wycedził w coś. Ale mi się zdaje, że właśnie kucharz. My jedziemy dalej z Dawidem. No widać, że kierowcy chyba nie spodziewali się deszczu w Hiszpanii. Ale to, co jest ważne, to trzeba zobaczyć na tabelę. Trzy pierwsze miejsca, 1.33, potem 1.35 do szóstego miejsca i od siódmego miejsca do dziesiątego jest 1.37, potem jest 1.38, potem jest 1.41,3, a potem zobaczcie, jaki spadek, ponad 20 sekund, około 20 sekund, Pawlus, około 20 sekund, potem Iceman 2 minuty 3 i Matix 2 minuty 23, więc to jest troszeczkę pogrom. Może w 1 już. Aha, Pawlus jedzie. Jak tak będzie jechać jak tutaj, no to o punkty nie powalczymy. Pojedziemy sobie z Jointexem. I tak, co można powiedzieć? Mam nadzieję, że wyścig będzie interesujący, że
że zobaczymy innego zwycięzcę niż Dawid. Jak na razie na to się nie zapowiada. No ale zobaczymy, bo jak na razie Dawid decyduje w większości o stawce w F2. No mi już szkoda, ja bym też siebie wziął. Oj, tutaj przeszkodził. Toro... Ktoś z Toro Rosso Gentexowi. Leko nam wskoczył na czwartą pozycję przed malinkami. Ja bym też chciał, żebyś tym już pojechał. Jako mój zastępca, no ale... Jak mus to mus. No, jak na razie Ferrari dość mocno oddalone od siebie. Dość dobrą robotę zrobił Renault. Chcieć to ja mogę. Przepraszam, że będzie na chwilę czarny ekran. Już powinno się wszystko pojawić od nowa. Tak. Czekamy na... Witam was, panowie. O, cześć, Daniel, cześć. Czekamy może na poprawienie się pogody. Ja już przy okazji sobie troszeczkę tutaj zmienię. Czekamy na poprawienie się może pogody. Jak widzę, Normak zmienił sobie opony na intermediety zamiast wetów, więc chyba pogoda powoli nam się poprawia. Tutaj pomogę troszkę. Z tego co wiem, nie będzie deszczu wyścigu. Nie będzie super wyścig. Jak Daniel, możesz to sobie podgłośnić troszkę mikrofon, bo strasznie cię chce słychać. Tak myślałem. Patryk na podium. No jeżeli będzie miał takie tempo jak w kwalach, to dość prawdopodobne, ale jak widzimy pogoda się powoli poprawia. Bo Normak założył intermediaty, więc... No i czy Gentex poprawił czas, ale o 94 tysięczne, więc nie ma jak na razie podejścia. Myślę, że chyba już lepiej słychać. Właśnie nie wiem. Jeszcze coś cicho, nie wiem właśnie dlaczego, ale... Jeszcze gorzej? Trochę cicho tak słychać jeszcze ciebie, nie wiem, zobaczymy jak słyszycie Dania. Ojojoj! Matix się rozbił na naszych właśnie oczach. Na kamerze z Hasa. My sobie pojedziemy z Icemanem. Tak, na górę to oglądałem, jak to się biegło, on też się obudził. To, że Normak założył intermediety, to nic nie oznacza. Ledwo słychać, Dom pisze. Nie ledwo słychać, tak? Tak. Dobra, czy też tam ledwo co słyszę, ale da się coś tam słyszeć. Cześć Patryk, cześć. No Patryk, ty się skup może na kwalach. A nie, no już koniec, to w sumie nie musisz się skupić. A jak masz zagwarantowane czwartą pozycję, no znaczy się... Nie ma zagwarantowanej, bo Iceman może tu poprawić zaraz czas. O, jednak nie. Oj, oj, oj. Teraz chyba lepiej jest, tak, co? Tak, teraz to już o 100% poprawię się. No tak myślałem właśnie. I Dawid nam wbija z czasem rekordowym 1.32 500 czy 690? 690 chyba tam jest. Tak, 690, więc bardzo szybkie okrążenie wykonają kierowcy Ferrari. A teraz kierowca Mercedesa Banda Maniek. Jak na razie Mercedes nijak
jak ma podejście do Ferrari. Przynajmniej w F2. Ice? No, Ice naprawdę. Iceman dobrze, dobrze wskoczył w tempo i jest na czwartej pozycji. A nie wiem, czy tutaj Dawid chyba jeszcze... Nie, nie, Dawid nie. O sekundę. Tutaj myślę, tutaj jeszcze chciałem ci dodać, że prawdopodobnie będzie poprawiał czas. Swój jeszcze jest na szybkim okrążeniu. Ale kto? Gentex? Czy... Maliki. Aha. Okej. Tak myślę, aczkolwiek mogę się mylić oczywiście. No tak, jest na intermediatach. Dość ciekawie. Dość ciekawa strategia. No i to właśnie to wszystko się objaśnia, że na taką ulewę intermediatów się nie ubiera. Dawid F1. No to też mówiłem kilka tygodni temu, że Dawid by się nadawał do F1. No ale tak jak mówię, no to... tak, no Dawid, owszem, Dawid się nadaje do F1, aczkolwiek to nie wiemy jeszcze, czy da radę sobie bez trakcji. Choć właśnie... w sumie widać te czasy, które teraz wydaje, no to mu się jednak by był skłonny powiedzieć, że jednak jest już przygotowany do jazdy. Właśnie mówię, że niektórzy sobie tutaj jeżdżą dla frajdy, więc zmuszanie takiego kierowcy do niczego nie prowadzi. On musi sam zadecydować, dokładnie, czy by no. chciał, czy nie. Zgadza się, no zmuszać nie będziemy, bo to nie ma sensu, nie na tym rzecz polega. Nie chcemy kierowców tam na chama ściągać do najwyższej ligi. Poczekajmy, doświadczenie zbierze, na pewno tam prędzej czy później trafi. Ja najbardziej teraz żałuję tego, że nie pojadę w tym wyścigu. Ajajaj. W tym F1. No szkoda tych pedałów twoich, aczkolwiek myślę, że jakbyś może je rozkręcił i w ten sposób coś tam... Wiesz co, ja próbowałem już nawet dzisiaj sobie te kable posprawdzać i nie widziałem nic. Naprawdę, dochodzi jak prąd jakiś tam dochodzi. Nie wiem, co się dzieje naprawdę, więc postanowiłem, że poczekam aż... specjalista, mój ojciec przyjdzie od elektroniki, zobaczy i wyda werdykt. No tutaj mamy... No wiadomo, jest to tam jakaś pomoc. Rezultaty kwalifikacji. Normag na intermediatach swój najszybszy czas wykręcił. Tak samo jak Malinki. No wyjeżdżanie dla mnie na intermediatach w taką ulewę to jest samobójstwo, ale czasami... Czasami niektórym kierowcom wychodzi. Tak to pisze, że na specyfikacji opon, że opony typu WET filtrują około 50 litrów chyba wody, z tego co przeczytałem. Nie, 25, przepraszam, przesadziłem. 25 litrów wody. Więc to jest bardzo dużo wody, a intermediety około chyba 10, więc to jest skok o 10-15 litrów. Na padzie jedź. Nie, na padzie nie dam rady. Wiesz, paki. Bardzo bym chciał jechać, ale no widzisz. Pech. Pech. Na pewno będę za tydzień na Monako, ale... I tego się... Za dwa tygodnie, bo... Za dwa tygodnie nie... Za tydzień nie jedziemy, święta wielkanocne, jak pamiętasz. No właśnie, za dwa tygodnie to mi na spokojnie pedały dojdą, więc...
sobie kupię już lepsze te metalowe od TX, dostosowane do TX, do 150 i do T300, więc będzie jeszcze lepiej niż teraz. Pytanie, jakbyś ktoś tam jeszcze w F1 nie mógł, to jestem, Miłosz napisał. Będziemy Będziemy mieć to mieć na to na uwadze uwadze na na pewno. pewno. Będziemy mieć to na uwadze na pewno. Czekam na kilku kierowców. Coś nie chce się wczytać sesja. Czekamy na Normaga i Duszka i przypuszczalnie tutaj jest problem u nich. A my sobie może w połowie wyścigu już, jak będzie wszystko spokojnie, porozmawiamy sobie może o wyścigu. Dzisiaj. Dzisiejszym. Dzisiejszym Formuły 1. No, powiem tak, nudny był, szczerze. No jednym słowem opisując, to dominacja Mercedesa była. Zgadza się, no, Mercedes nie dał za wygraną nikomu tam. Powiem tobie, że dla mnie najdziwniejszym takim w ogóle słowem od strony inżyniera to było to trzymaj, puść, zacznij, przepraszam, puść Sebastiana przodem. Dla mnie taka reakcja w mózgu takiego wielkiego wybuchu, bo nie wiedziałem właściwie, co się stało. Vettel miał ponad 900 tysięcznych, znaczy no, niecałą sekundę do Charlesa i inżynier kazał już przepuścić Sebastiana, więc No tak. nie wiem, co się stało. Ja ciebie opuszczę na chwilkę, bo muszę tutaj przekazać chyba Duszkowi, bo Duszek teraz jest problemem tutaj. Zaraz do ciebie wracam. Okej. A my czekamy, aż wszystko się zacznie. Troszkę sobie tutaj poczekamy. Dajcie sekundę, za godzinę pojedziemy. No, całkiem prawdopodobnie. McLaren dzisiaj dublet. Nie na. No, tak jak mówisz, że będzie tak jak w Chinach dzisiaj. W Rally F1. O! I teraz wszystkich czytało. I dalej oczekujemy na graczy, więc czekamy, nie wiem na co w sumie. Renault na podium. Powiem tak, ciężko będzie, żeby Renault było na podium. No, ale wszystko, tak naprawdę wszystko się może zdarzyć, tak powiem. Wszystko się może w tym momencie zdarzyć. A my jak sobie wczytujemy, to ja może zaproszę Normaga. Znaczy, przepraszam, Normaga. Ojej, Dania. Zaproszę. Danio opuścił i jedziemy. Danio opuścił i jedziemy. Więc rozpoczyna się okrążenie. Czyżby to ja był powodem? Tak. Wyszedłeś i pojechaliśmy. No dobra, no to jedziemy. To powiedz tam, że na lajkę proszę, że jedziemy, że nie opóźniamy. Tak, nie no, jedziemy. Rozpoczęliśmy okrążenie wyjazdowe. Jestem ciekaw Minus tego startu. taki, że ja nie mogę dołączyć. Wiesz co? Ja bym mógł wyjść na szybko i cię zaprosić do lobby. Chyba. No nie dasz rady, jesteś komentatorem, a jak wejdziesz, już też nie wejdziesz. Ale dobra, zaraz spróbujemy. Dobra.
Tryb obserwatora, kurde, to już. Aha, Paweł. Okej, okay, jestem, dobra, jestem. No, a Pawlusa chyba wyrzuciło. Napisał, że tryb obserwatora ma. Nie no, to w sumie najlepiej restart będzie zrobić tego wszystkiego, no. No tak. Patryk i kucharz na supersoftach. A nie, tak samo jak ma tenże. Ja bym zrobił tak samo, tak jak ty mówiłeś, restart tego, ale... Zobaczymy, jak to się wszystko rozwikło. Restart, to połów im restart, restart powiedzmy. Mhm, dobra. Na chwilę zmykam. Halo, 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 chłopaki, restart, 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 restart. Powtarzam jeszcze raz, będzie restart sesji, więc nie ma sensu nawet startować. Okej, okay, powiedziałem wszystko. Powiedziałem, że będzie restart. Zobaczymy. Czekam na zaproszenie tutaj jeszcze. Nie wiem, czy usłyszeli. Ja już wysyłam do wszystkich, także myślę, że dostaną po zawiadomieniu. No i wystartowali. Zobaczymy. Tak będzie restart, ale tutaj Zauber poleciał bokiem. Restart musi być, no, także musi te wyniki, być. Jeśli pojedziecie panowie, to nie będą zaliczone. Musi być. Trzech kierowców wyszło. Tak, od początku już wirtualny safety car. No pierwszy raz takie coś się zdarzyło. Że wystartowali safety car od razu. Dobra, my czekamy na zaproszenie. Jeszcze nie dostałeś? Nie. Jeszcze nie dostanę. Jeszcze dwóch kierowców brakuje. Już wchodzę. No troszeczkę się to opóźniło, ale to wina jest oczywiście dobrych. Będziemy startować serwerów. Po prostu z okrążenia formującego, także na pewno wszyscy będą. Tylko jeszcze czekamy na Sharkiego i na Arka, ala aka Stefan. Sharki już jest, no to jeszcze teraz został Arek i jak zwykle znowuż Arek. Ja mam w tym momencie spodziewał. Czarny ekran. Oj, oj, oj. Jesteś w lobby, jesteś w lobby. Jestem w lobby, a mam czarny ekran. W ogóle nie widzę, że jestem w lobby. Jest super. Tak, tak, tak. No, ja mam czarny ekran, więc ja będę musiał zrestartować. No chodź, chodź, wychodź z tego i chodź do nowego lobby, bo cię zapraszam. No, więc